To tak, zaczynamy. Cześć. Cześć, cześć, cześć. Zaczynamy. To jest pierwsze webinarium w tym roku. Tak, pogadanka, nasza po wakacjach. Webinarium, już mi się wszystko... To jest live. To jest live. Na Facebooku. No. Tyle się dzieje, nie? Że tyle to się tak dzieje, się... tak, tak. Wczoraj można webinarium, się... dzisiaj live, jutro coś tam jeszcze, także... No. Można się zakręcić. Tak. Coraz więcej online tych różnych rzeczy, nie? Tak, tak, ale to fajne jest, bo to jakoś myślę sobie, że może mogą ludzie różni brać udział, tacy, co gdzieś dalej. Tak, co gdzieś dalej, może by nie mogli inaczej. No. Także, no, fajnie się z tobą widzieć. Z tobą też. Prawda, myśmy się widziały w wakacje. I wczoraj się widziałyśmy. Bo byliśmy na kampie razem, jednym, potem drugim. Ale to i tak fajnie tak się zobaczyć w pracy, nie? Tak. A wczoraj w bliskim miejscu też widziałyśmy. Tak, tak, spotkanie zespołu. Zgadza się. I gadamy dzisiaj o stresie. Gadamy. Tak. I ja jakaś w ogóle czuję w brzuchu. Teraz już? Już czuję, ale nie, chyba nie ze względu na to, że tutaj rozmawiam i że tylko się tak spotykamy, tylko że dzisiaj był taki szybki dzień. Taki... Aha. Jedna rzecz, druga, logistyka, dziecko odebrać, drugie zawieść. Że bardzo dużo się działo i mam wrażenie, że taką cechą charakterystyczną tego stresu, takiego jaki my przeżywamy, my współczesni ludzie, co nas tygrysy nie ganiają i nie ma jakichś takich zagrożeń bardzo ewidentnych i wyraźnych, nie? Tak jak kiedyś, to że właśnie takie różne małe rzeczy, które się gromadzą, to sprawiają, że, no, że ten stres... Ja też myślę, że to są takie rzeczy, które czasem trudno jest zauważyć na bieżąco w ogóle, że coś się dzieje, tylko to się później czuje jakoś... Siadam? Tak, dopiero właśnie, jak się usiądzie, jak się zwolni. Tak. Nie, że w trakcie jak się to dzieje, to się nie czuje. Czasem mam wrażenie, że jest nawet tak, że już gdzieś w ciele czuję, a jeszcze jakoś do głowy nie dociera, co się dzieje i co się stało i skąd to się wzięło. Tak, i że to... I że to jest takie właśnie mało wyraźne, takie trochę rozmyte, nagromadzenie różnych jakichś czynników. Przez to czasem jest nam trudniej to jakoś domknąć, jakoś wyjść z tego, nie? Właśnie dlatego, że to nie jest taka sytuacja jakaś ewidentna, prosta, która jest trudna, mobilizujemy się, a potem ona się kończy i jest jakiś moment rozluźnienia, odpuszczenia i to jest koniec, tylko to są właśnie takie szpileczki. Takie szpileczki i też takie rzeczy, które czasami w ogóle właśnie nie, że tak jak ty mówisz, że o, tutaj to coś czuję, ale dopiero jak to wzięło, To nie wiem, to jest dużo jakichś różnych małych. Może byśmy zaczęły od tego w ogóle, co to ten stres jest, nie? I bo ja się strasznie wkręciłam w ten temat, odkąd odkryłam Emilii Nagoski. Okay. I to jej książka, ona ma siłę. Dużo będziemy o tym gadać. I ten burnout, i że stres, i stresory, to dwie różne rzeczy. No dobra, to opowiedz. To ja opowiem, co dobra, ja wiem. Dobra. Że słuchajcie, że stres to jest taka sytuacja, która była nam potrzebna kiedyś. Mamy ją ewolucyjnie od dawna właśnie po to, żeby nas zmobilizować do tego, żeby jakoś zadziałać, jak się w sytuacji zagrożenia życia, nie? Tak jak kiedyś nas właśnie ona pisała o jakimś tygrysie, który gonił i można było albo uciec, przed nim schować się w jakiejś jaskini, przeczekać. Myślę, że nie tylko w sytuacji zagrożenia życia, tylko że stres to jest taka reakcja, jak warunki realne nie odpowiadają tym pożądanym. Aha, nas. Że jak się w ogóle zmieni. Że stres to nie tylko jest taka reakcja na zagrożenie życia, tylko stres to jest w ogóle na wszystko. A, że ja sobie myślałam, no. Wiem, to o tym monitorze też gadamy teraz. Że zobaczcie, że to co ty mówisz, to trochę jest o takiej, że są stresory różne, czyli różne czynniki, które jakieś są niefajne, są... nieprzyjemne. Tak, nie wszystkie, i są wyraźne. One nie wszystkie są zagrażające życiu, nie? Mhm. Tylko po prostu trochę życie się składa z tego, że różne rzeczy się nam dzieją, różne potrzeby mamy niezaspokojone. I stres to jest ta reakcja organizmu, która mobilizuje organizm do tego, żeby coś zadziałać. I zadziałać. Mm-hmm. Nie? Tak, i pamiętam ten kawałek, o którym ty mówiłaś, że czasami jak to, co my, to czego my oczekujemy, nie odpowiada temu, co się zadziewa, czyli na przykład jedziemy... Chcemy zawieźć jak najszybciej dziecko z punktu A do B, z domu, do szkoły, potem pojechać gdzieś tam i nagle, wiecie, zaliczamy wszystkie czerwone światła, albo jeszcze jakiś korek, albo ktoś stanął w poprzek. I to wszystko, co tam nam się w środku dzieje, to jest właśnie ten stres, nie?
Tak, ale ja bym też, bo to w ogóle jest tak, że się specjaliści różnią, jakby jak małe sytuacje nazywają już stresem. I jak się mówi o stresie w takim bardzo szerokim sensie, no to trochę to jest taka sytuacja, że chce mi się pić, czuję tutaj w gardle, że chce mi się pić. Brak wody to jest jakiś mój stresor i mój organizm uruchamia taką reakcję, która mówi mi, że się chce pić, zrób coś z tym. I ja biorę wodę i chlup. Piję i jakby stresor znika i w tym wypadku też trochę znika ta reakcja stresowa, ponieważ wykonałam taką czynność, która spowodowała, że ja już nie potrzebuję jakby dalej nic z tym zrobić i to jest jakby koniec tej sytuacji, koniec tematu, tak, nie? A z tym, a jakbyśmy mieli wrócić do takiego wielkiego stresora, jak ja zaczęłam od tego tygrysa, no, to domknięciem tej sytuacji stresowej to byłoby to, że wracam na wioskę i mówię reszcie ziomali, że słuchajcie, gonił mnie tygrys. I ja tutaj biegłam, że jakby to też mobilizuje bardzo w nas takie hormony, które jakby, no jakieś tam mieszankę, która pomóc mi jak najszybciej zmobilizować dobiec, tak, wszystkie siły organizmu. Do ruchu, nie? I że jak dobiegam, a potem jeszcze mówię, słuchajcie, uciekłam przed takim tygrysem, to jest coś takiego, co zadziała się trudność, a ja wróciłam do miejsca, w którym jestem bezpieczna, gdzie czuję się bezpiecznie, gdzie moje ciało jest bezpieczne i ja z moimi ziomalami też, nie? Tak, ale jakoś zobacz, że pierwsze co jest, no to jeżeli jest fizyczna mobilizacja organizmu, a i potem tak jak mówisz, te hormony się produkują, no to że trochę one się muszą w organizmie wypalić. No tak, i one się wypalają przez to, że ja uciekałam do tej jaskini, a potem z tej jaskini dobiegłam do tej wioski. I ja wtedy jakby przeszłam przez to, wiesz, jakby one gdzieś po prostu. Te wszystkie hormony rzeczywiście tam po prostu tak, ale ja się chciałam zatrzymać przy tej pierwszej rzeczy samej, czyli przy tym fizycznym ruchu. Nie? Przy tym, że jeżeli jest fizyczne zagrożenie, to ja mobilizuję fizyczne siły do tego, żeby sobie z nim poradzić. I to jest ten moment, kiedy jak zwierzę unika niebezpieczeństwa, to czasem jest tak, że biegnie jeszcze potem, mimo że tego niebezpieczeństwa już nie ma. Właśnie po to, że to nie jest tak, że ten tygrys nagle nawet znika, jak znika. I to już wszystko jest na zero, tak? Stop. Tylko, że jest ten moment, kiedy jeszcze właśnie się biegnie i ta mobilizacja się kończy w taki łagodny sposób, nie? I trochę jakąś pierwszą strategią mam poczucie na taką fizyczną mobilizację jest ruch. O drugiej strategii ty powiedziałaś o wspólnocie, o jakimś wsparciu społecznym, o takim trochę oddaniu tych emocji do jakiejś do wspólnoty, nie? Że są tak, różne takie strategie, które też jak ty mówisz o tym tygrysie, o tym wszystkim, to mi się kojarzy to z tym, że te strategie na to poradzenie sobie z tym stresem, one są takie bardzo podstawowe i jakieś intuicyjne. I kłopot polega na tym, że my albo ich nie wykonujemy, bo nie mamy czasu, bo się spieszymy, albo ich nie wykonujemy, bo jakoś na tej linii tego wsparcia społecznego nie wszystko działa u nas. Albo, no tak. Tak, taka albo, sytuacja, że albo nie dajemy sobie przestrzeni, żeby jakoś o siebie zadbać, nie? Jakbym myślała, co jeszcze z powodem, no że czasem jest tak, że nam się wydaje, że nie wypada. Tak, nie? Albo że co będę ja obciążać kogoś tym, że ojej, gonił mnie tygrys, a może ktoś tam też miał jakąś trudną sytuację, nie? Że ludzie, no nie wiem, że te sposoby tego wyrzucenia z siebie tego stresu przez krzyk, płacz, przez ciało, przez złość, że one są niektóre takie nie za dobrze widziane albo nie wszędzie. Albo nie w tym momencie, albo nie teraz, albo nie dzisiaj, nie? I druga rzecz, która jest ważna, to taka, no, że my cały czas mówimy o takiej reakcji na rzeczywiście takie konkretne zagrożenie, które jakby tutaj ta mobilizacja jest dla nas oczywista i widoczna. Natomiast my spotykamy dużo takich sytuacji stresowych w naszym życiu, które albo takie, jak ty powiedziałeś, są tymi małymi igiełkami. Albo jakby sytuacja społeczna trochę. No my nie chcemy na przykład zacząć, nie pozwala, pilnujemy się, żeby no kogoś albo nie zaatakować, albo nie wyjść ze spotkania, tylko
na przykład zadziewa się w czasie spotkania, tak, nie? Tak, że jakby sytuacja społeczna. Nie we wszystkich sytuacjach taka reakcja z poziomu walki, ucieczki, taka, którą byśmy chcieli wykonać w danym momencie, jest akceptowana i dostępna, albo czasem no, nie chcielibyśmy, bo mamy poczucie, że komuś to jakoś naruszy granice, nie? Albo na przykład, nie wiem, dzieje się tak, że jest, nie wiem, obsługujemy klienta, który jest jakiś, a wiemy, że no nie chcemy w stosunku, nie wiem, wyobrażam tak, sobie, tak, że na infolinii czasami ktoś dzwoni taki wkurzony. Tam na infolinii to ja wiem, że są strategie na to, wiesz? No, okej. Okay. Pracowałam na, może nie na infolinii, ale wiem, że są strategie, czyli się tu się gada miłym głosem, a tu się do znajomych. Nie, no. No, tak to jest, nie? Że ludzie potrzebują po prostu jakiegoś sposobu, żeby poradzić sobie z tym, że jest im trudno, nie? No, a dzieciaki czasami sobie radzą w taki sposób, który my widzimy jako jakieś takie, wiecie, złe zachowanie, nie? Że nie, tak, ja myślę, że to jest coś, co warto powiedzieć, że dzieci z tym domykaniem reakcji stresowych raczej nie mają problemu, ponieważ nie mają tych trudności z tym, co my, i mają na to dużo więcej strategii. Nie w takim sensie dużo więcej, że w ogóle dużo więcej dostępnych, tylko dużo więcej takich, z których mają jakoś gotowość korzystać. Tak, że nie oceniają tego jako, nie wiem, niestosowne w tym danym, w tej danej grupie, albo że to ja wytrzymam, a za chwilę, tylko one raczej nie tak na bieżąco spontanicznie to robią. I co jakoś... znowu jakby jest trochę taka historia o tym, że to znowu nam bardzo przeszkadza i my się staramy dzieci tego oduczyć i potem je oduczamy. I potem one mają tak samo jak my. Tak. I ja pamiętam takie jakieś zdanie, które od ciebie usłyszałam, że żeby nie zabierać dzieciom tych różnych sposobów na radzenie sobie z napięciem, jeżeli one jakby, że z jednej strony może nie są tymi najwspanialszymi, jakie my byśmy chcieli, żeby mieli, ale to są bardzo no, ważne rzeczy dla takiego zdrowia, nie? Że nie wiem, jak ktoś, nie wiem, gumki obgryza z długopisów, czy z ołówków, czy coś tam robi, tylko żeby jakby tego nie zabierać, ale też dokładać, żeby opowiadać tak, o tym, jak mamy sobie mamy więcej radzić. Strategii, to możemy z nich wybierać jakieś takie, które bardziej nam służą, a jak próbujemy komuś zabrać te strategie, które ma, nie dając mu nic w zamian, no to właśnie zostaje taki człowiek, który z tym stresem niewiele może zrobić. No. I teraz to, o czym Emily Nagoski bardzo pisze, to, że pozbycie się stresora i pozbycie się reakcji stresowej to nie jest to samo. To są dwie różne rzeczy. I że my dużo więcej jakby wiemy, uświadamiamy sobie i zajmujemy się pozbywaniem się stresorów, czyli że jak jestem w tym stanie takim jakiegoś właśnie już napięcia i mi się to już trochę odkładało w ciele, to ja się staram, żeby no właśnie, jak mi było niewygodnie, to zrobić, żeby było wygodnie. Jak nie wiem, dziecko mnie wkurza, to żeby, nie wiem, no, coś. Tak, żeby jakoś, nie wiem, albo wyjść, albo żeby się dogadać, albo coś zrobić, żeby tą sytuację, ten konflikt zakończyć. Jak jest głośno, wyłączyć muzykę. Jak jest ktoś niemiły nawet i coś powie niemiłego, no to właśnie wyjść, żeby tego nie słuchać. Tak, czyli zobaczcie, że zajmujemy się tym, co do nas dociera, a to, co zostaje, to jest ta reakcja. Czyli to, co się zadziało w środku. I że to, co się zadziało w środku, to też jest coś takiego, czym warto się zaopiekować. I czasami jakby poradzenie, nie wiem, no jakoś zadziałanie ze stresorem, to dużo więcej jakby energii w to wkładamy, a to nie jest wszystko, a no tak jak ty powiedziałaś. Tak, i są różne sytuacje. Są takie sytuacje, że jak jakiś stresor działa w powtarzalny sposób ciągle, no i ja coś zrobię takiego, że zobaczę, co się dzieje i uda mi się coś zrobić, żeby tego było mniej, no to bardzo może pomóc, nie? I to też jest taka rzecz, która jest bardzo ważna. Natomiast może być tak, że jakby z tego stresora już tak za bardzo nie ma, albo że ja nie zawsze mogę z nim coś zrobić, ale to, co mogę zrobić, to mogę się zaopiekować swoją reakcją stresową. Jak gadaliśmy o złości, i robimy różne warsztaty i gadają ludzie o złości, to czasami jest tak, że opowiadają, że mają takie dwa rodzaje złości. Znaczy tak to opisują. Ja powiem, jak to ludzie opisują. No. Że opisują, że jedna to jest taka złość, że coś się dzieje, jakiś impuls się pojawia, zapalają się, wkurzają i potem im to opada.
I drugie to jest takie coś, co cały czas siedzi i cały czas w nas jest, takie na poziomie, no nie wiem jak to powiedzieć, jak jest w skali od 0 do 10, to ta złość, która się zapala, to jest tak, że nam wchodzi na 10 i spada, a ta złość taka cały czas, to jest na takim poziomie, nie wiem, 3 czy 4, ale tak cały czas taki po prostu, rozdrażniony, że jak się zatrzymam, to cały czas to identyfikuję. Ja myślę sobie, że trochę to jest napięcie, trochę to jest tak, że tam jest bardzo dużo różnych myśli, przekonań, które nam siedzą w głowie i nam nie mogą wyjść. Trochę tam są takie różne myśli o tym, że nie wiem, że ktoś jest nie w porządku, że ktoś nas skrzywdził, że ktoś się nie fair zachował. Czyli to jak ja sobie w ogóle opisuję, że to jest sytuację, tak, że to, to są takie rzeczy, wywołuje. Które potrafią w nas siedzieć, no długie lata potrafią w nas siedzieć takie przekonania typu, że ktoś się niefajnie zachował, nie? I że za każdym razem jak jakoś przywołamy w umyśle jakąś sytuację, która się wcześniej zdarzyła, to nam to się znowu odpala, nie? I ta taka przedłużona sytuacja, no to też jest taka sytuacja, w której jakby stres sora jako takiego może już dawno nie być, bo to jest coś, co ktoś powiedział 5 lat temu. Natomiast jest ta nasza ciągła reakcja i trochę też mam poczucie, że to jest taka sytuacja, w której stresorem dla nas mogą być nasze własne myśli. Tak. Nie? No. Tak, także nie, czyli nie coś w ogóle czego... Coś co nie jest na tej zasadzie, że to się pojawia gdzieś z zewnątrz, tylko co my sobie sami w takiej pętli jakby ciągle generujemy. Nie? To są, no nie, że to są takie jakieś oceniające myśli, jakieś krytykujące. No jakieś przekonania, takie, że nie można jakoś, że jak trudno nam zrozumieć, o co to chodzi. Tak, ale myślę, że właśnie bardziej różne myśli, tak, że gdzieś tam pewnie są jakieś przekonania pod spodem, ale to, co zazwyczaj słyszę, to słyszę albo w jakichś takich myślach, no nie wiem, że ktoś mnie nie bierze pod uwagę, że ktoś mnie odrzuca, albo lęk, że na pewno coś się złego stanie, albo lęk, że na pewno... O, ja tak kojarzę jakieś takie, że na przykład, nie wiem, jak zostawiają na stole rzeczy i sobie myślę, dupie mnie mają, nie mogliby włożyć nas do zmywarki albo coś i że się sama się nakręcam tymi myślami, nie? Tak, albo też myślę o takiej stanie, no nie wiem, wyjeżdża moje dziecko gdzieś i jest mi trudno z tym, że ono wyjechało, bo nie jestem pewna, czy tam mu jest dobrze, nie? I mam to po prostu cały czas. Tak są momenty, że mam mniej, bo się jakoś zajęłam czymś innym, ale no na przykład moje dziecko wyjeżdża na tydzień, ja cały tydzień to we mnie tam... Ten niepokój mi tu jeździ, nie? Siedzi. Gdzieś, nawet nie wiem gdzie, chyba w brzuchu. Tak samo jak Asia mówi, że nawet czasem jest takie odczucie z ciała, które tylko w ciele jest po prostu napięcie, nie? I taki dyskomfort, tak? Który już jest taki... Ja tak się czasami łapię, ojeju. Trochę to już jest takie zamrożenie, czyli że to już zostaje w takim stanie właśnie takiego, u jakiegoś takiego, wiecie... Trochę jak zabetonowany człowiek. Tak. Jak tutaj ktoś napisał u ciebie w komentarzu o szkole, to mi też przyszło do głowy, że dla rodziców czasem jest tak, że szkoła jest takim elementem takiego stresu. Ja znam rodziców, którzy przez cały czas, jak dziecko ich chodzi do szkoły, od pierwszej klasy do końca szkoły, albo nie wiem, od pierwszej do ósmej, cały czas mają taki ścisk praktycznie. Naprawdę cały czas, może poza wakacjami. Nie? Myślę sobie, że też są dzieci, które tak mają. Że cały czas poza wakacjami właściwie. Nie? No to... i teraz Magda się pyta, co zrobić, jak szkoła jest dla dziecka stresorem. Nie? Dlatego, że szkoła jest stresorem, a stres to jest ta reakcja na stresor. Nie? Tak. I ta reakcja właśnie na przykład psychosomatyczna, o której piszesz, jakoś trochę dla mnie reakcja psychosomatyczna też w pewnym stopniu pokazuje, że ten stresor przekracza takie możliwości radzenia sobie na bieżąco. Są ludzie, którzy bardzo łatwo reagują z ciała. Tak, ja na przykład mam tak, że bardzo niewiele trzeba, żeby poczuła w brzuchu stres. Nie? I myślę sobie, że to też jest tak, że czy warto... ta reakcja psychosomatyczna to może być, że ja czuję w brzuchu, że jest mi jakoś niedobrze, że w głowie mi się kręci? Że głowa boli. Dzieci mają takie reakcje ucho-brzucho. Tak, mówi, że paluszek i główka. Że boli brzuch albo ucho.
Ale dzieci też mają takie reakcje, że temperatury dostają. Pamiętam, że z wymiotami mój coś tak miał, że o Jezu, tak mi niedobrze, mamo. Tak. To jest też związane z takim biologicznym kawałkiem, że ta reakcja stresowa, która polega na tym, że uruchamia się system walki, to jest też taka reakcja, która mobilizuje cały nasz organizm do walki. W związku z tym, jak mobilizujemy organizm do walki, to te jakby funkcje naszego ciała, które się zajmują walką, są najważniejsze w tym momencie. Mm-hmm. Natomiast na przykład takie funkcje, które się zajmują regeneracją, odpornością, jedzeniem i tak dalej, one nie do końca działają wtedy, bo są po prostu... Żeby nie zajmowały przestrzeni i energii. Tak. Nie? Więc na przykład jak człowiek jest długo w takiej mobilizacji w walce, to potem okazuje się, że mu odporność spada. Mm-hmm. I że rzeczywiście nie? choruje. Zamrożenie też działa w ten sposób, że czyli ten taki stan tej reakcji stresowej, takiej jeszcze mocniejszej niż walka, takiej reakcji stresowej, która też wiąże się z takim doświadczeniem, że my nie jesteśmy w stanie w aktywny sposób sobie poradzić z tą sytuacją, nie? I coś z nią zrobić. Tylko że trochę się tak jakby kulimy, żeby przeczekać i zobaczyć, aż będzie lepiej. Taka reakcja spod tablicy. To jest reakcja spod tablicy, tak. Dużo ludzi tak mówi. Tak, albo wieczorem mówi, przecież mogłam to powiedzieć, tamto powiedzieć, coś tam. To jest takie takiego zatkania. Także wszystkie słowa. Przed oczami. Tak. Mhm. I teraz ta reakcja zamrożenia wiąże się też z takim kawałkiem, że no wtedy w ogóle przewód pokarmowy przestaje działać. W takim sensie, że no to nie jest moment na zajmowanie się trawieniem i u sporej części ludzi to się objawia na przykład tak, że właśnie to jest ten kawałek o tych wymiotach, o tym, że jest niedobrze. Nie wiem, bieżunka, nie? Że idziemy, że po prostu opróżniamy nasz przewód pokarmowy się przygotowuje na to, że teraz będziemy w bardzo trudnej sytuacji i on po prostu nie możemy się zajmować tym, i energia nie będzie szła na trawienie, bo ma na coś innego. Więc to jest też tak, że to, co my teraz opowiadamy, no to jest taka biologiczna strona jakby tego, jak my działamy. I też taka strona, która się dzieje bez naszej woli, nie? Mm-hmm. Że my możemy bardziej rozumieć to, co się z nami dzieje, jakoś to bardziej obsługiwać, natomiast nie jesteśmy w stanie, to nie my decydujemy, jakby jaka ta reakcja naszego organizmu w danym momencie będzie. I na co, że to jest taka bardzo indywidualna sprawa, że nie ma jakiegoś katalogu i takiego, no ale nie ma co się tym przejmować, dlatego nie działa coś takiego, jak powiemy, nie? Że indywidualna sprawa w sensie? No w sensie, że nie wiem, ja mogę mieć reakcję stresową na coś, na co ty w ogóle nie będziesz miała reakcji stresowej. Wiesz co, no trochę tak, bo to jest ten kawałek tego, że ta reakcja stresowa często jest związana z interpretacją. No. Sytuacji, ale myślę, że jest sporo takich rzeczy, które są uniwersalne. No tak, jak nie wiem, będzie jechał samochód i tak, że takie to na przykład fizyczne zagrożenia są dość uniwersalne, tak. A takie rzeczy, w które my rzeczywiście sobie jakąś opowieść na ten temat opowiadamy, nie? Że jakoś coś interpretujemy, to nie wiem, wyobrażam sobie, że ktoś dzwoni i odwołuje spotkanie i mnie to może spiąć i może być dla mnie stresem. Ale bo sobie pomyślę właśnie, o Jezu, może mnie nie lubi, może jestem nieważna, nie? Że jak takie myśli zacznę mieć, to może to we mnie wywołać reakcję stresową, a na przykład ty sobie pomyślisz, o, coś się ważnego widocznie musiało stać. Tak, ale jest coś takiego, bo jakoś bardzo mocno słyszę ten kawałek, o którym ty mówisz, że nasze emocje różne i to, co się dzieje z nami, biorą się z tego, jakie nadajemy znaczenie danej sytuacji, tak? Tak. Ale jest taki kawałek, o którym też ludzie bardzo często mówią, że jak gadamy o emocjach i właśnie o tym znaczeniu, które nadajemy i o tym, że rzeczywiście to, jak interpretujemy różne sytuacje, ma ogromny wpływ na to, jak sobie z nimi radzimy. Nie? W co ja naprawdę bardzo wierzę. Ale jest taki moment, kiedy spotykasz się z drugim człowiekiem, który jest bardzo wkurzony i który na przykład na ciebie nakrzyczy. Mhm. Nie? No to się... I ty możesz nadać temu różne znaczenie i to znaczenie, które nadasz tej sytuacji ma bardzo duży wpływ na to, na przykład jak szybko z tego wyjdziesz. Tak? Jak sobie z tym poradzisz. Ale ta fizyczna reakcja ciała
wiesz, na emocje drugiego człowieka i na ten. To o takim dostrajaniu tak, się to, mówi? to jest ten stres, no dostraja ci trochę o tym, że na takim biologicznym poziomie nasz organizm tę sytuację odczytuje jako zagrożenie. Tak. Że jakiś człowiek na ciebie na przykład krzyczy. Nie? Albo ktoś jest w silnych emocjach i nawet nie krzyczy, ale jakoś na poziomie nasze ciała, na poziomie jakimś takim, że tego Wi-Fi, nie? Że trochę jak stado, z tymi nie? kurczakami, Tak. Że jak ja jestem w stanie walki i w trybie walki, no to jak ty siedzisz obok, to twój organizm odczytuje tę sytuację rezonujemy, jako sytuację, że skoro ja jestem w trybie walki, to może jest jakieś zagrożenie i może, że się trzeba się zmobilizować. Tak, że się jakoś komunikujemy bardziej na poziomie naszych ciał niż werbalnie, nie? Więc jest też taki kawałek, że jak ludzie mi zadają pytanie, co zrobić, żeby nie mieć reakcji stresowej na sytuację, kiedy właśnie ktoś jest, no nie wiem, bardzo wkurzony, agresywny, krzyczy na nas albo mówi coś bardzo przykrego, to trochę właśnie to jest to, co ty powiedziałaś też, że ta reakcja stresowa nie jest czymś, co my możemy kontrolować, nie zawsze jest czymś, czemu możemy zapobiec, ale to, co możemy zrobić, to możemy sobie do tego, co się fizycznie dzieje w ciele, nie dokładać naszych własnych ocen i możemy wiedzieć, że po takiej sytuacji się potrzebujemy sobą zaopiekować. Nie? To w ogóle zauważyć. Zauważyć, że to jest tak i że może skupienie na tym, żeby się, jak się sobą zaopiekować, może być skuteczniejsze niż koncentrowanie się na tym, żeby w ten sposób nie reagować. Nie? To mi się kojarzy z taką sytuacją, która też mi się kojarzy ze szkołą. Jak ktoś mówi, że jak nauczyciel do niego dzwoni z taką informacją, że jego dziecko się źle zachowuje, nie? Tak. Ja też, no jakby nie jestem w stanie powiedzieć komuś, jak to zrobić, żeby się tutaj nie działo nie to. Nie spinać. Tylko nie, jak z tym nie. spięciem sobie Tylko co, radzić. Jakby jak już skończymy na przykład rozmawiać, albo jak jakby no poza takim kawałkiem, jak ja mogę rozmawiać, żeby jakoś sobie poradzić w ogóle z tą sytuacją, no to mogę, jak skończę rozmawiać, to wiedzieć, że to, co się teraz zadziało w moim ciele, potrzebuje zaopiekowania i zajęcia się sobą. I że to samo jakby, że czekanie, aż to samo minie, może być mniej skuteczne niż to, jak ja aktywny sposób, na przykład, nie wiem, zadzwonię do ciebie i powiem, że miałam trudną rozmowę i że bardzo mi było źle i że chcę ci opowiedzieć, żebyś mnie posłuchała, jak ci było. Albo wykorzystam ten przytulas, który powinien trwać co najmniej 20 sekund. Tak. Chociaż ja mam wrażenie, że to się fizycznie czuje w ciele. Że to już. Tak. Że jest, nawet nie, że to już, tylko że to już jest ten. Że tak. Że od tego momentu to już jest tak. Że to jest taki moment, że tak ci puszcza. I wtedy czasem jeszcze jest tak, że się ludzie dalej przytulają, ale to jest ten moment, od którego się dzieje to przytulenie, to regulacyjne. Nie? Zobacz, to... jak my dużo gadamy o takich rzeczach, które. Nie, że są z ciała i które, że tylko ja wiem, kiedy mi puści, nie? Że tylko ja wiem, czy mnie spięło, czy nie spięło. Jak bardzo ta uważność na ciało jest ważna z tym, jakby jest jednym z ważnych elementów w tym, jak sobie z tym stresem zacząć współpracować, radzić. Tak, i że to bardzo, bardzo jest na ciele. No. Pisze tutaj jedna osoba, której już imienia nie widzę, pisze, co z ludźmi, którzy zajadają stres. To w ogóle w naszej kulturze jest taki trochę sposób, który się uczy ludzi, uczy dzieci, że bardzo często jest tak, że jak dziecko jest małe i coś robi takiego, co nam nie pasuje, to albo się mówi, że jest głodne, albo mu się daje coś jeść, albo mu się daje coś słodkiego. Więc myślę, że łatwo jest jakby też tą interpretację, mam poczucie części osób przynajmniej, łatwo jest tą reakcję stresową interpretować jako głód w ogóle. Albo czasami każde trudne emocje interpretować jako głód. I że to potem w tą stronę idzie, że my to... Czasem jest tak, że ja znam różne sytuacje, więc ja mogę powiedzieć o różnych sytuacjach. Czasem jest tak, że ta mocna mobilizacja organizmu, mam poczucie, że jest taki moment, kiedy ta reakcja stresowa schodzi i kiedy ja mam taki moment, że mój organizm potrzebuje energii. Że ta reakcja stresowa wypaliła dużo energii i teraz ja tej energii potrzebuję. I to jest taki moment, który ja jakoś znam jako ten, w którym rzeczywiście pojawia się głód. Znam też taką sytuację, w której jak człowiek interpretuje swój dyskomfort jako każdy jako głód, albo taką sytuację, w której ja się zajmę jedzeniem, żeby tego nie czuć, no to się to kończy tak, że ja tu jem, bo myślę, że się poczuję lepiej, a tu mój żołądek jeszcze nie pracuje, bo dalej jest w tej reakcji stresowej i się czuję od tego coraz gorzej.
coraz jakoś bardziej ciężko. Nie, coraz ciężko. Że to różnie jest. I ja myślę sobie, że to jest w ogóle dalej o tym, że my możemy jakby w każdym momencie, kiedy pomyśli, że tego potrzebuje, może się spróbować zatrzymać i zacząć bardziej powoli i na spokojnie patrzeć, co się u niego dzieje i co jego ciało robi. No i jakoś sobie dokładać te kolejne, nie, sposoby na radzenie sobie. Tak, tak. A niekoniecznie od razu zaczynać od tego, a to ja już teraz nie będę. Tak, żeby bardzo, zobaczcie, gadamy o tym, żeby nie stawać przeciwko swojemu ciału, swojemu organizmowi, tylko uczyć się z nim współpracować. Mhm. Jakoś to ważne dla mnie, właśnie widzenie, że ja ze stresem mogę współpracować, że to jest coś ważnego, coś, co mam ważna mnie chronić, informacja wspierać. Dla mnie, ale też taka, która jak ją usłyszę i się nią zaopiekuję, to będę z nią miała więcej pożytku, niż jak ją zacznę na przykład zwalczać i tak dalej, nie? Że no... Tak, pamiętam taki... Jest taki kawałek, o którym chciałam powiedzieć, bo on mi się kojarzy, tutaj wzbudził dużo zainteresowania, a to jest taka rzecz, która bardzo dla mnie jest taka ważna i kojarzy mi się z tym. Krążył po internecie taki obrazek, na którym było napisane, że rozwój jest tylko jak człowiek wyjdzie ze strefy komfortu. I było tam też na tym obrazku coś takiego, co wyglądało mniej więcej tak. Jak jest ci źle i coś ci nie pasuje, ale siedzisz tam i się nie ruszasz i nie zmieniasz swojej sytuacji, mimo że ona ci nie pasuje, to znaczy, że właśnie jesteś w tej strefie komfortu i przyzwyczaiłeś się już do tego, już ci jest dobrze z tym, że jest niedobrze. I w związku z tym nasza rada na to, co masz zrobić, jest taka, że się zmobilizuj, weź się, zbierz w sobie, postaraj się jeszcze bardziej, zepnij pośladeczki i wyjdź z tej strefy komfortu i zacznij coś robić, nie? I myślę sobie, że to jest dla mnie właśnie ogromnie ważne, że ten stan, w którym jest mi źle, ale nic z tym nie robię, to nie jest stan komfortu, nie? Tylko chyba tego zamrożenia. W tym języku, którym myśmy teraz cały czas gadały, to jest właśnie ta strefa zamrożenia. I w strefie zamrożenia mobilizacja rzadko działa. Albo... No jakoś jest niedostępna, nie? No nie zawsze jest dostępna. Czasem się zdarza, że ludzie wychodzą ze tej strefy zamrożenia... Nie wiem, wychodzą na przykład, bo dostali trochę wsparcia, dostali jakieś trochę pomocy, albo trochę nazbierali energii i są w stanie z niej wyjść. I to, co jest bardzo ważne, ja też ostatnio, jak robiłam warsztat w Gdańsku, to jeszcze spotkałam taką dziewczynę, co się Poli Wagel teorii zajmuje, ona też o tym mówiła, że z tej strefy zamrożenia wychodzi się przez walkę. I bardzo często ludzie z tego zamrożenia wychodzą przez złość. Dzieci z jesteśmy rozgniewani, nie, że dużo jest takich ruchów, które gdzieś na takim... Jest takie hasło, że teraz już jesteśmy rozgniewani, wściekli, nie, że może to było tak... Jakoś mi się tak kojarzą różne ruchy, nawet społeczne, że... Mi się to kojarzy z dzieckiem, które jest w takim dużym stresie, też. Że jest w zamrożeniu, a potem przychodzi rodzic i ono się czuje trochę bezpieczniej. Och, i wtedy zaczyna wrzeszczeć, latać, krzyczeć. I ktoś tam mówi, a bez pani to tak jak, że przychodzi mamusia i już. Tak, 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 nie? Więc to jest taki moment, który mi się kojarzy, w którym tak naprawdę właśnie ta złość, która się pojawia, że ona nie jest problemem, tylko jest bardzo ważnym takim mechanizmem regulacyjnym, nie? Który pomaga nam wyjść z tego stanu i że radzenie sobie ze stresem przez te aktywne strategie typu złość bardziej nam pomaga przejść przez tą reakcję stresową i ją zakończyć, niż te strategie takie zamrożenia i zamknięcia się w sobie. No. I tak? Chociaż to niekoniecznie jest naszym wyborem, która z nich się zadzieje, ale że ten moment, kiedy my wychodzimy przez złość, to jest ten moment, kiedy właśnie odzyskujemy równowagę, nie? A nie ten moment, który jest jakimś problemem. Nie? No właśnie. Mam poczucie, że do góry nogami trochę wywracamy. Jak właśnie myślę sobie o strefie komfortu, prawdziwej strefie komfortu, to myślę sobie o tym, że wiele ludzi, na przykład takich, którzy są dużo w zamrożeniu albo w takiej strefie walki,
to oni najpierw się potrzebują nauczyć komfortu, nauczyć się być w komforcie, nauczyć się być w rozluźnieniu, nauczyć się rozpoznawać w ogóle, że są w napięciu i w zamrożeniu, bo ten stan napięcia ma to do siebie, że jak jest go dużo, to już go potem nie czujemy, nie czujemy w ogóle. No. Nie? Nie mamy z tym kontaktu, co się trudno dzieje. Nam w ogóle być w kontakcie z ciałem, trudno jakoś dopiero potem czujemy, nie? To się zresztą wiąże z Przydaje. tym, że nasz organizm się trochę o nas troszczy i po prostu trochę usuwa nam takie rzeczy ze świadomości, które byłyby za trudne. Tak, ale też myślę sobie, że przygotowuję się na to, że może być coś, co będzie bolesnego, na jakieś czucie bólu i dlatego jakoś nie mamy do tego dostępu. Nie? Tak, tak często jest na przykład wypadek samochodowy. Ja pamiętam, jak przeszłam wypadek samochodowy i po prostu zaczęło mnie boleć następnego dnia dopiero wszystko, tak, nie? Że Bo w tak ogóle, miałam. tak, że w ogóle organizm nie dopuszcza pewnych rzeczy po to, żeby tego nie było wszystkiego za dużo, nie? I dopiero Za dużo naraz, tak? Tak, w którymś momencie to dochodzi do nas, nie? Więc jak ja myślę sobie o komforcie, to myślę sobie o tym, że bardzo dużo ludzi potrzebuje się w ogóle nauczyć być w komforcie i że ten stan komfortu to jest też stan takiego równowagi, regeneracji, nabierania sił i to jest taki stan, który jakby bardzo mi się podobało, to jedna z osób też, która jak napisałam to na Facebooku, skomentowała, Jarek Guc, że komfort to jest komfort, że komfort to nie jest wtedy, kiedy jest nieprzyjemnie, tylko komfort jest wtedy, kiedy jest komfortowo. Kiedy nie? jest luźno. Kiedy jest dobrze. I nie nazywajmy stanu, kiedy jest źle, komfortem. Nie? Jak jestem w komforcie i jestem w komforcie jakiś czas i naładuję akumulatory, to pojawia się taki moment, kiedy właśnie już zaczyna być tak, że coś bym już porobiła. Nuda, panie. Trochę brak jakiegoś, tak, jakiegoś wyzwania. No. I że zaczynam trochę sobie szukać tego, co bym mogła robić. Zaczynam szukać, co by można było. Nie wiem, co się mogę dowiedzieć, co mogę nowego się nauczyć. Tak. To widać po dzieciach bardzo, nie? Że jak sobie poodpoczywają, zregenerują się, to od razu mają ta jakieś eksploracja pomysły. Włącza, tak, nie? Im się eksploracja włącza. Przelewanie, miksowanie, przeróżne rzeczy. Tak, ale też gadanie, tak. Wymyślanie to sobie czegoś, tak. nie? No. I teraz jest takie pytanie, jak można pomóc dziecku wyjść z zamrożenia? Jak ja bym powiedziała, co jest potrzebne, żeby pomóc drugiemu człowiekowi wyjść z zamrożenia, to po pierwsze potrzebna jest własna równowaga. Nie? Że bez własnej równowagi nie pomogę nikomu wyjść z jakiegokolwiek stanu innego. Czyli zadbać o takie poczucie komfortu dla siebie, nie? Żeby być tak, w takim tak. stanie, jakiego my byśmy chcieli, żeby to nasze tak. dziecko doświadczało, bo znowu wtedy nasze ciała się zaczną komunikować. Tak, trochę to jest tak. Bardzo mi się podoba taka metafora, której Ania Dziewulska jakoś ona ją wymyśliła, że to trochę jest tak, że te strefy są jak polany i że ja stoję na tej zielonej polanie i wołam hej, hej, tu jestem i że właśnie mogę zawołać hej, tu jestem, chodź do mnie dopiero jak jestem na tej zielonej polanie, no bo jak jestem na niebieskiej, to no to nie pokażę dziecku, gdzie jest ta zielona polana. To ja jeszcze powiem o tych polanach. No. Bo nie, że Aga mówi o polanach, że ta niebieska to jest ta strefa zamrożenia, ta niebieska tak. polana. Zielona polana to ta strefa rozwoju. Żółta to ta strefa regeneracji, nie? A tak. czerwona to walki i ucieczki. Więc jak chcę, żeby dziecko, które na przykład jest na tej niebieskiej polanie, czyli na tej polanie zamrożenia, do mnie przyszło, to ja najpierw na tą zieloną, fajnie, żebym sobie tak, stanęła. I warto też, żebym była świadoma, że jak dziecko wyjdzie z zamrożenia, to może być tak, że najpierw przez pojawi czerwoną. Się zło, tak, że pojawi się złość, że pojawi się krzyk, że pojawi się jakieś kopanie, jakieś ciała, jakaś mocna rzeczy, reakcja, nie? Tak? Jakieś też słowa, u dziecka, które mogą być nieprzyjemne. W różnym wieku może to być różnie, ale im mniejsze dziecko, tym może się pojawić mocniejsza reakcja, nie? I że myślę, że to, co mogę zrobić, to też mogę jakoś przyjąć i pomieścić to, że te różne trudne rzeczy się pojawią. I że to nie o mnie. Tak, i w tym momencie, kiedy wiem, że to jest właśnie to, że to jest ten powrót do równowagi, a nie, że to jest jakiś jeszcze gorszy problem. Nie? Ja myślę, że największy kłopot jest taki, że ponieważ ludzie, którzy są w zamrożeniu, są grzeczni, spokojni Cichy. I nie Cisi. Sprawiający kłopotu, to my bardzo często w ogóle tego nie zauważamy. I że jak ja na dziecku, które jakoś robi coś, co mi nie pasuje, nakrzyczę,
nie wiem, jakoś je nastrasza i ono przestaje to robić, to jest bardzo duża pokusa, żeby powiedzieć, że to dziecko się nauczyło, zrozumiało, że ja tutaj odniosłam sukces jakiś pedagogiczny. Że proszę. Nie? No u Schenkera, nie? Który napisał Self-Reg, właśnie jest takie zdanie, że cichy nie znaczy spokojny. To trzeba mieć taką naprawdę uważność na to, czy ja widzę człowieka jakby takiego, wiecie, z życiem w oczach, wypiekami na twarzy, w kontakcie. W kontakcie, czy taki kogoś, kto po prostu jakby, nie, się kogoś, no właśnie jest zamroczy. W napięciu, w stresie, tak. Nie? No. Jakoś nie w kontakcie ani ze sobą, ani ze mną. Patrzę, ile my już gadamy. No, długo już gadamy. Długo gadamy. Będziemy zaraz dłuższe z 40. Gadamy też dużo o dorosłych, dlatego, że mam poczucie, że im dorośli lepiej obsługują siebie i rozumieją siebie, tym bardziej mogą zobaczyć, że u dzieci to tak samo wszystko działa i mogą się sobą, jak się sobą zaopiekują, to mogą się bardziej zaopiekować dziećmi. Zaglądamy, odpowiadamy i te live'y, one sobie tutaj po prostu są. Nie wykasowujemy. Przenosimy na YouTube'a. Tak. Po malutku. I jak macie jakieś propozycje, o czym byśmy mieli rozmawiać, miały rozmawiać z Sylwią następnym razem, to też wrzucajcie też i też będziemy czytać i będziemy się naradzać z Sylwią i decydować, o czym chcemy następnym razem rozmawiać. No i pamiętajcie o tej naprawdę świetnej strategii na stres, jakim jest to przytulanie po 20, wiecie, tak, 20 albo całowanie minut. Jest jeszcze szybsze. Szybsze? Że 6 sekund? O kurde, a ja wkręcałam Andrzeja, że to 6 minut trzeba. No dobra, dobra. No i wiecie, i ruch, i myślę sobie, że to dlatego jest teraz taka faza w ogóle, wiecie, na bieganie, na jakieś takie kiki, bo to, to pomaga do mega. Dlatego jest taka faza na to, że ludzie sobie nie radzą z tym stresem, że się ruszamy dużo mniej niż kiedyś. Niż kiedyś, no kiedyś to po prostu dużo więcej było fizycznej pracy i ona też pomagała po prostu w domykaniu tych reakcji stresowych, nie? A teraz nam się, zastanawiamy się często, jak to jest, że stresor gdzieś tam, nie wiem, już nie zakładam takich skarpetek, a dalej mnie coś tam wkurza. No, bo już z tą osobą nie rozmawiam. Nie rozmawiam, a dalej. Jeszcze, jak, no bo jak pomyślę, to albo przechodzę ulicą, to mnie. Albo nie koło tego miejsca, tak. Bo reakcja stresowa nie domknie. My się a teraz, my byśmy tak. Będziemy się przytulać. Będziemy się przytulać. Dobra. No, to wam to też, na dzisiaj. Też. Cześć. Dobra, i teraz się skoncentruję, żeby to zrobić i tu nie wiesz.